Statystyczny Polak w ciągu roku spożywa 9,41 litra 100% alkoholu. W ciągu roku wypijamy 99 litrów piwa, 7 litrów wina, 5 litrów wódki czystej, 2,3 litra likieru i alkoholi smakowych oraz 0,7 litra whisky. Ważne jest zarówno to, ile alkoholu spożywamy, jak również w jaki sposób go pijemy. Czy Polacy piją odpowiedzialnie? Zacznijmy od teorii. Jeśli jesteś mężczyzną i dziennie spożywasz nie więcej niż 2 piwa lub 4 kieliszki wódki lub 4 lampki wina, to nie przekraczasz zalecanych norm. Jeśli jesteś kobietą, przekraczasz zalecane spożycie, kiedy jednorazowo pijesz więcej niż 1 piwo lub 2 kieliszki wódki lub 2 lampki wina. Wróćmy do odpowiedzi na pytanie, jak piją Polacy. W większości Polacy spożywają alkohol odpowiedzialnie. Bezpieczne limity zachowuje 88% osób. Jak pokazują międzynarodowe badania, w Polsce mniej alkoholu spożywa się ryzykownie niż średnio w krajach Unii Europejskiej. Co ciekawe, alkohol spożywamy bardziej odpowiedzialnie niż Finowie, którzy mają znacznie bardziej utrudniony do niego dostęp. Wiemy już, ile i w jaki sposób piją Polacy, ale czego o alkoholu nie wiedzą? Postanowiliśmy to sprawdzić. O nurtujące nas kwestie zapytaliśmy reprezentatywną grupę pełnoletnich Polaków. Naszych respondentów poprosiliśmy m.in. o uszeregowanie napojów ze względu na zawartość czystego alkoholu. Żaden z badanych nie wykonał tego zadania poprawnie. Polacy nie są świadomi tego, ile czystego alkoholu jest w poszczególnych typach napojów. Opracowane przez doktora habilitowanego Jacka Wasilewskiego wyniki badań podsumowaliśmy w raporcie Czego Polacy o alkoholu nie wiedzą. To one zainspirowały nas do rozpoczęcia kampanii edukacyjnej Alkohol zawsze odpowiedzialnie. Różne napoje alkoholowe kojarzą się z różnymi okazjami. Pokazaliśmy, że zawartość czystego alkoholu w 100 ml wina, 30 ml wódki i 250 ml piwa jest dokładnie taka sama. Co to oznacza? Alkohol to alkohol. Do kogo skierowana była kampania? Do wszystkich, którzy ukończyli 18 lat. Każdy z nas poszukuje informacji w inny sposób, dlatego stworzyliśmy stronę www. Byliśmy aktywni na Facebooku, YouTubie, targach i szkoleniach. W całej Polsce można było zobaczyć nasze billboardy. Materiały dotyczące kampanii ukazały się również w mediach. Na stronie internetowej umieściliśmy interaktywny kalkulator, dzięki któremu każdy mógł sprawdzić, ile gramów czystego alkoholu wypił w swoim napoju alkoholowym. W ciągu ostatniego roku stronę odwiedziło prawie 1 800 000 osób. Żywo dyskutowaliśmy na Facebooku. Nasze posty zdobyły naprawdę wiele interakcji. Edukacyjne treści przekazywaliśmy za pomocą angażujących filmów, które zostały wyświetlone ponad 150 000 razy. W ciągu roku zdobyliśmy ponad 20 000 fanów, a o tym, że alkohol to alkohol, dowiedziało się 1 800 000 osób. O głównych komunikatach kampanii na swoich kanałach mówili znani youtuberzy. Okazało się, że alkohol to super ciekawy temat. Odcinki zobaczyło 1 200 000 osób. Co najważniejsze, naprawdę udało nam się zaangażować widzów. Dzięki takim komentarzom jesteśmy pewni, że warto działać. Nie omijaliśmy ważnych wydarzeń. Podczas targów CSR na Stadionie Narodowym w Warszawie z quizem na naszym stoisku zmierzyło się 500 osób. We współpracy z urzędami miast zorganizowaliśmy szkolenia z odpowiedzialnej sprzedaży alkoholi. Zaprosiliśmy pracowników sklepów i lokali gastronomicznych. Podczas szkoleń mogli poszerzyć swoją wiedzę o alkoholu jako specyficznym produkcie handlowym. Pracowali ze specjalnie przygotowanymi makietami drinków, które szeregowali ze względu na zawartość czystego alkoholu. Nasze billboardy pojawiły się w 11 miastach w Polsce. Zobaczyło je ponad 1 200 000 osób. Tematami poruszanymi w kampanii zainteresowaliśmy też dziennikarzy, co zaowocowało licznymi publikacjami w mediach. Artykuły związane z kampanią dotarły do 1 800 000 osób. Cieszymy się, że do współpracy udało nam się zaangażować ekspertów, uczelnie medyczne, organizacje pozarządowe, urzędy miast oraz media. Naszą kampanię zobaczyliście 7 800 000 razy. Nie spoczywamy na laurach. Edukacja to ciągły proces, jest jeszcze wiele do zrobienia. Jesteśmy dumni, że coraz więcej Polaków ma świadomość tego, że alkohol to alkohol. Pamiętajmy, z nim należy postępować zawsze odpowiedzialnie.